Ahoj, moi drodzy, moje gardło już troszeczkę nie domaga. Przed chwilą nagrywałem recenzję Wojny i Pokoju i zeszło mi trochę więcej niż myślałem. A przecież teraz też mam bardzo ciekawe rzeczy wam do opowiedzenia. Wszystko dlatego, że dzisiaj słów kilka o pozycji, na którą bardzo, bardzo czekałem. Było o tym w tych oczekiwaniach względem filmu w 2019 roku. Jeśli ktoś zagląda na stronę Facebooku, to widział, że wrzucam zwiastuny i no, jaram się w opór. Nikogo nie zdziwi, że powiem, że będzie mowa o Johnny Wicku 3. To jest jedna z tych serii, która była takim świeżym powiewem, jeśli chodzi o kino akcji. Coś, czego bardzo, bardzo mam wrażenie, to kino potrzebowało. Bo jednak ukazanie walki w takim szerokim spektrum, długich ujęciach, bez masy cięć, które wszystko ukrywają, to jest to, czego bardzo chciałem. I widać, że inne filmy też korzystały z takiego spojrzenia i na kaskaderkę, i na kino sensacyjne, takie pełną gębą właśnie. I to mnie bardzo cieszy. Widać, że John Wick coś zmienił. Mam trzecią część. I tak, pierwsza to było fajne otwarcie, jakieś nowe uniwersum w pewien sposób, jakaś nowa rzeczywistość, fajnie wykreowana, fajnie przemyślana. Wiadomo, że tam nie było jeszcze może budżetu, żeby się pobawić jakoś szerzej, ale to wciąż było wciągające, interesujące, pokazujące, że mamy ogromny potencjał na serię, która skradnie niejedno serce. Dwójeczka to jest moja ulubiona część. I już to mówię po obejrzeniu trójki oczywiście. Wszystko dlatego, że mam wrażenie, że w dwójce balans między akcją a takimi spokojniejszymi scenami był najlepszy. Te neony, ta rzeczywistość, ta synteza obrazu i muzyki, myniam. No i w trójeczce, kurczę, nie oszukujmy się, tu w kwestii audiowizualnych też jest fenomenalnie. Tutaj też mamy takie fragmenciki operowe, jakieś bardziej techno, elektro, coś w tym stylu. Oczywiście neonów jest moc i takiej estetyki i to fantastycznie działa jak w poprzednich seriach. Tutaj oczywiście mamy Johna Wicka, który ucieka przed wszystkimi. Wszyscy na niego polują, jest skazany na śmierć w pewien sposób i mimo wszystko próbuje jakoś wybrnąć, wykorzystuje wszystkie możliwe wyjścia, jakie tylko ma. I one są chwilami masakrycznie desperackie, no ale kto ma coś osiągnąć, jeśli nie John Wick? No i powiem wam tak, pod wieloma względami to jest bardzo fajna część trzecia. Nie jest to najlepsza część serii, jak już wspominałem, ale sprawia ogromną ilość frajdy. Wiecie, twórcy tutaj poszli, mam wrażenie, troszeczkę bardziej w stronę takiego humoru, bo myślę, że oni już wiedzą, że tutaj nie można aż tak na serio podejść do tej części, że tutaj trzeba spuścić trochę powietrza i trochę trzeba zawiesić niewiarę w tym filmie, nawet troszkę bardzo trzeba powiedzieć. To jest rozrywka. Wyłączamy myślenie, bawimy się. Bo pewne rozwiązania fabularne, pewne walki są tak ukazane, że człowiek sobie myśli: okej, ja to kupuję, bo godzę się na tą koncepcję, ale jeśli ktoś miałby z tym problem, no to będzie mu doskwierał, bo tutaj czasami dochodzi do tak dziwnych rzeczy, tak przejaskrawionych, że aż wow, człowiek sobie nie jest w stanie z tego wyobrazić. Balet śmierci jest oczywiście fenomenalny. To, co robią choreografowie i kaskaderzy, to jest coś niesamowitego. Mamy tego głównego bohatera, mamy dużo nowych postaci drugoplanowych. Dowiadujemy się więcej o przeszłości Johna Wicka, dostajemy jakiś nowy wgląd w inne miejsca tej całej organizacji seryjnych zabójców i to naprawdę fajnie działa. Już tutaj jest jakieś podróżowanie po różnych krajach, nie tylko. Dowiadujemy się więcej i o Radzie Najwyższej, i o tym, jak funkcjonuje ten świat. To jest fajne, że ta cała tworzona mitologia, ona jest z każdym filmem coraz lepiej rozbudowywana i mam wrażenie, że cały czas są asy w rękawie, zawsze jest coś więcej i że Chad Stahelski i spółka wciąż mają w głowie masę fantastycznych rozwiązań, które mogą wprowadzić w życie. Stylóweczka jest tutaj konkretna, ale muszę wam powiedzieć, że miałem chwilami takie drobniutkie momenty, kiedy miałem taki już przesyt tą walką, bo mam wrażenie, że w dwójce to było wszystko świetnie rozwiązane, że te spokojniejsze sceny fantastycznie oddzielały te bardziej rozbuchane. Tu z jednej strony wymusza to sytuacja, w której znalazł się główny bohater, no bo zewsząd otacza go śmierć. Każdy dybie na jego głowę, więc nie może być tak, że wprowadzamy zbyt takie czytelne przerwy w tych bijatykach, one czasami muszą się troszkę bardziej przełamywać. To jest ta kwestia, na którą twórcy musieli się pogodzić, wprowadzając takie nie inne rozwiązania w życie. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale muszę przyznać, że były momenty, kiedy sobie pomyślałem: okej,
Wystarczy, dosyć. Dobrze, że John Wick ma jakieś nowe sekwencje, nowe ruchy, troszkę inaczej działa otoczenie, jest więcej broni białej, jest troszkę więcej pomysłów z zastosowaniem broni palnej. Fajnie, że przeciwnicy też się w pewien sposób pozmieniali, że to wszystko się rozwija, że to mięso armatnie jednak przestaje być takim łatwym mięsem armatnim, że widzimy coraz bardziej, jak John Wick już zasuwa na ostatnich nogach, już absolutnie nie może. W dwójce co prawda też był taki moment, kiedy już była wydana za jego głowę nagroda i tam też na ostatnich nogach się w pewien sposób ratował. Tutaj ta sytuacja wydaje mi się zdarza się częściej. Częściej John Wick jest pod ścianą, częściej musi podejmować decyzje z zakresu tych niemożliwych, których nie ma dobrego wyboru. Wiecie, to jest tak, że o tej części troszkę trudno opowiada, bo trudno powiedzieć coś więcej niż o części pierwszej i drugiej. Tutaj wszystko, mam wrażenie, jest zaplanowane już z wyprzedzeniem. Twórcy dobrze wiedzą, co robią, dobrze wiedzą, jak rozwijają tą świat, tą mitologię, tą postać, jak wrzucają ją w tą ten absolutny wulkan wydarzeń, jak to wszystko reaguje, jakie są zmiany i sojuszów, i podejść, i tym podobnych rzeczy. Jak już mówiłem, mam chwilami drobny przesyt tymi wydarzeniami, że tego jest troszkę za dużo, że to jest troszkę zbyt rozbuchane, a to po części wynika z tej koncepcji wszyscy przeciw jednemu, z jakimś okolicznym wsparciem pomiędzy. No ja to kupuję jak najbardziej, to jest wciąż mój John Wick. Być może nie jest to aż tak dobry film, jakiego oczekiwałem, bo jednak po tej dwójeczce bardzo wysoko została zawieszona poprzeczka. I raczej to nie jest jeden z najlepszych filmów tego roku, ale zdecydowanie jest to jeden z tych najprzyjemniejszych filmów akcji, w których siedzicie w fotelu i się po prostu świetnie bawicie. Jest gdzie się zaśmiać, jest gdzie propsować fantastyczne wymiany ognia i nie tylko. Pieski, które są w akcji, no to jest coś fenomenalnego. Jest dużo więcej broni białej, co bardzo mnie cieszy, bo tego mi troszkę brakowało w przednich częściach. Jednak ta broń palna super i okej, ale jednak co dobra katana, to katana. Chciałbym może troszkę więcej rzeczy związanych z pościgami, bo tutaj mamy jednak jakiś motyw, jest i John Wick na koniu, John Wick na motorze, coś tam się dzieje, ale jednak jeszcze jakiś jeden pościg byłby bardzo mile widziany. W każdym razie to jest wciąż ten John Wick, którego kochamy, John Wick, który dostarcza, który pokazuje, jak balet śmierci wyglądać powinien, który sobie rozwala kolejnych wrogów w fantastycznych lokacjach uzupełnionych o jeszcze lepsze nuty. No co mogę wam powiedzieć? Może to nie jest tak znakomity film, jaki chciałem, ale to jest wciąż dobre kino, które zdecydowanie zasługuje na ocenę. 7 na 10, troszkę się wahałem, czy nie dorzucić tego magicznego plusika, ale może przy drugim seansie, bo wydaje mi się, że już pozbawiłem tych oczekiwań. Kiedy podejdę tak sobie na spokojnie, to może pójść w górę, bo jednak czasem oczekiwania i hype zabijają pewne małe radości, które z czasem mają szansę bardziej wybrzmieć. Także jeżeli kochacie Johna Wicka, kochacie go znowu. Jeśli kochacie dobre kino akcji, to jest to, czego szukacie. Jak najbardziej polecam, warto obejrzeć. Chad Stahelski trzyma formę i trzymam kciuki za czwórkę, bo widzę, że jest masa potencjału, żeby jeszcze to jowo rozwinąć. I chętnie zobaczę znowu Keanu Reevesa w akcji. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrypcja, czy inna łapka w górę, mile widziana, a oczywiście niewymuszana. Zalecam, żeby zajrzeć na stronę Facebooku, link do niej w opisie. No i to chyba byłoby na tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, na razie, cześć!